W tym filmie pokażę Wam wzór definicyjny na pochodną funkcji w trochę innej postaci niż ta, którą mieliśmy do tej pory, niż ta, którą znamy. I to jest postać zupełnie równoważna tej znanej nam postaci, ale warto ją znać, bo czasami się pojawia właśnie w tej formie w podręcznikach, też się pojawia w tej formie w zadaniach, więc żebyście nie byli zaskoczeni, no to wam ją teraz pokażę. Zacznijmy od tego, że przypomnimy sobie tę postać, która była. Czyli jaki jest wzór na pochodną funkcji w tej formie, którą już znamy. To jest granica ilorazu różnicowego przy h dążącym do zera. No, z takiego ilorazu, że tu mamy f w punkcie x dodać h, odjąć wartość funkcji w punkcie x i całość podzielona przez ten przyrost h. To było w poprzednich filmach, było wielokrotnie już wyjaśniane o co tu chodzi. No i teraz powiedzmy, że ja chcę obliczyć wartość tej pochodnej w jakimś konkretnym punkcie a. No to mogę skorzystać z tego wzoru, który jest prawdziwy dla dowolnego x. -a. Bo to jest po prostu pochodna z po prostu funkcją X, która zależy od tego X w taki sposób, jak to jest napisane, i w każdym punkcie dla każdego X oblicza się taką granicę. No To mogę zastosować ten wzór dla x równego A po prostu, no to ja to przypiszę, zostawiając tutaj puste miejsce w miejscu X, żeby innym kolorem tutaj wpisać po prostu to A za chwilę, x plus H, odjąć F od X podzielone przez H. Czyli mogę zamiast x wstawić dowolną rzecz, na przykład a. No i mam wzór na pochodną w punkcie a. No dobrze, jaka jest interpretacja geometryczna tego wzoru? No pochodna to jest nachylenie stycznej do wykresu w tym punkcie. No ja teraz spróbuję narysować tę styczną. To jest powiedzmy moja styczna. No i obliczamy ją w ten sposób, że wprowadzamy sobie pewien pomocniczy punkt który ma współrzędne takie, że tutaj mamy a dodać h, czyli on jest oddalony od h od punktu a, no i to jest jego współrzędna x, jego współrzędna y, to jest po prostu f od a dodać h. No i teraz rysujemy sieczną, która przechodzi przez te dwa punkty, przez ten czerwony i przez ten zielony. No i teraz nachylenie tej stycznej znajdujemy jako graniczny przypadek nachylenia tych siecznych. Wtedy, kiedy h dąży do zera, czyli ten zielony punkt dąży do tego czerwonego punktu. No i wtedy w granicy nachylenia tej siecznej dąży do nachylenia stycznej. Taka jest interpretacja geometryczna tego wzoru, i to już było w poprzednich filmach, powinniście to już wiedzieć. No i teraz to, co ja zrobię, żeby znaleźć tę inną postać wzoru, to po prostu wprowadzę trochę inne oznaczenia na tym samym rysunku. Czyli powiedzmy, że ten punkt, który tam był na zielono, Teraz oznaczę w ten sposób, że tutaj napiszę, że jego współrzędna x to jest po prostu x. Wtedy jego współrzędna y, wartość funkcji w tym punkcie, to jest po prostu f od x. No i napiszę ten sam iloraz różnicowy, ale w, przy tych oznaczeniach. Czyli napiszę f no, w punkcie a plus h. On tu jest na zielono, tak? Czyli to, co tutaj było na zielono, to teraz nazywa się x. Czyli napiszę X. Odjąć wartość funkcji w punkcie po prostu A. No to się nie zmienia, tak? Ten drugi człon się nie zmienia, bo on odpowiada temu czerwonemu punktowi. No a w mianowniku my tutaj mieliśmy poprzednio H. A co to było to H? To była różnica argumentów funkcji, czyli to było A dodać H odjąć A. To był argument funkcji w tym punkcie, odjąć argument funkcji w tym punkcie. Co po odjęciu a, odjąć a dało, dawało po prostu h, dlatego to było h w mianowniku. No i teraz podobnie musimy wziąć różnicę argumentów, czyli x odjąć a. No i teraz ten iloraz różnicowy to jest dokładnie równy temu ilorazowi różnicowemu. No i teraz musimy jeszcze obliczyć granicę. Tutaj poprzednio liczyliśmy granicę przy h dążącym do zera, a tutaj w ogóle nie występuje żadne h. Tu nie mam literki h w tym wzorze. No ale to nie szkodzi. No bo co to jest h? No, h, zauważmy, że h to jest różnica tych argumentów, czyli to jest po prostu x minus a. No bo h to jest ta odległość między tymi punktami, tutaj. To jest h. No i tak samo tutaj mógłbym napisać, że to jest H. Czyli H jest po prostu równe x minus A. Inaczej mówiąc, mogę dodać A do obu stron i napisać, że X to jest A dodać H. No i teraz liczę granicę przy H dążącym do zera. No to do czego będzie dążył X wtedy, kiedy H będzie dążyło do zera. Jak H będzie dążyło do zera, no to to nam zniknie, ten człon tutaj zniknie, czyli X będzie dążyło po prostu do A. Czyli granica przy h dążącym do zera to jest to samo, co granica przy x dążącym do a. Bo wtedy, kiedy h dąży do zera, to x dąży do a. No i teraz już ten napis ma sens. Mam teraz granicę przy x dążącym do a z takiego wyrażenia. No i mogę napisać, że to jest pochodna naszej funkcji w punkcie a. Wyrażona w trochę innych oznaczeniach. No i to jest ten alternatywny, inny wzór na pochodną, który jest dokładnie równoważny temu wzorowi, który tutaj był po lewej stronie. Ja po prostu wprowadziłem trochę inne oznaczenia. Te same punkty, które tutaj były zaznaczone na czerwono i zielono, po prostu inaczej oznaczyliśmy. I zamiast pisać granicę przy H dążącym do zera, napisaliśmy granicę przy X dążącym do A. Ale to oznacza dokładnie to samo, że ten zielony punkt dąży do tego czerwonego, czy na tym wykresie, czy na tym. No i wtedy te sieczne, które przechodzą przez te punkty 2, dążą do tej stycznej. No więc wartość tej granicy będzie dokładnie taka sama i będzie równa pochodnej funkcji w tym punkcie.